Cześć, siemanko. Kolejny odcinek Yes Your Grace. Coraz bliżej do oblężenia, jak widzicie, 8 tygodni. Skasu krucho, więc chyba ten i przyszły tydzień będę musiał coś planować z tych agentów, poryzygnować. Wydaje mi się, że na razie z tych dwóch zrezygnuję. Będzie to jakaś 20 zł więcej. Mam nadzieję, że uda mi się też i zebrać odpowiednią liczbę wojska, no ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, lecimy. Bo muszę akurat te ulepszenia porobić i kasa potrzebna. Zapisz. Kontynuuj. Dobra, kogo my tu mamy? Generał, Alena i bankier. Okej. Okay. No tak, bankiera w sumie wezwałem. Powiedziałem wiecznego, by zwiedzić się do poboru. Okej. Okay. Alena, co tu ma? Powiedziałem, by zwiedzić się do... Okej, okay, dobra. Tu widzę jeszcze coś. Andri chce od nas. Andri. Wasza wysokość, musimy wkrótce zwołać szczyt królewski. To będzie nasza ostatnia szansa na rozmowę z nimi przed bitwą. Jeśli jest coś jeszcze... co musicie zrobić, aby spełnić ich prośby, to będzie ostatnia szansa. Jeśli jeszcze nie rozmawialiście z Varitem, powinniście go zaprosić i poinformować go o swojej decyzji dotyczącej jego oferty. Dziękuję za poinformowanie mnie, Andri. Dobra, to od razu... gdzie to jest? Sojusznicy. Król Varit. On chyba chciał poślubić naszą córkę, my się na to akurat nie będziemy zgadzać, ale... Brak dostępnych gołębi. Oho, okej. Okay. A to ciekawe. No dobra. Brak gołębi, czyli jakiś jeszcze nie wrócił ten gołąbek nasz. Dobra, łowca. Powiedziałem wieśniakom, by stawili się w sprawie poboru. No dobra. Czyli przyszli. Bankier. Tak. Chcę pożyczyć złota. Idealnie. Możesz zaoferować pożyczkę w wysokości 50 sztuk złota do spłaty w 6 tygodni. 6 tygodni za opłatę bankową w postaci 10. Dobra, weźmiemy to. Doskonale. Czyli można jeszcze sobie praktycznie więcej tego brać. No zobaczymy, na razie nie chcę przesadzać. To na razie tyle. Mam nadzieję, że błędu nie zrobiłem. To to jest wróżbitka. Wieśniak, kupiec. O, kupiec, może to będziemy mogli tam coś kupić dla nas. Wróżbitka, moment, najpierw może to. Właśnie, czy dołączysz? Cóż, chyba jeśli muszę, to znaczy pomogliście nam wcześniej, więc myślę, że jesteśmy wam to winni. Tylko proszę, nie dawajcie mi niebezpiecznych zadań. W porządku, nie będę. Bądź gotów, bitwa rozpocznie się za 7 tygodni. Okej. Okay. Po kolei. Wasza wysokość, dziś przynoszę wam specjalny asortyment. To moja specjalna kolekcja magicznych kamieni i kryształów. Gromadzę je od wielu lat, tak. Niektóre pochodzą z lokalnych rzek, a niektóre wydobyto z gór w górach szarych. Mam kilka niezwykłych kamiennych talizmanów z Kalamtur. Oczywiście przyniosą wam bogactwo. To znaczy, jeśli czują waszą pozytywną energię. Skąd będę wiedział, czy to działa? Cóż, będą działać tylko wtedy, gdy naprawdę w to uwierzycie. Dobrze, pokaż mi, co masz. Będą pięknie wyglądać, zdobiąc wasz tron. Dokonajcie wyboru, wasza wysokość. Nie będziecie zawiedzeni. Olalala, co tu ma być? Kamień mądrości, kamień pozytywności, kamień uzdrowienia i kamień bogactwa. Kurde, ciekaw jestem, jak to działa. Czy to nie lipa jest? W sumie jakby on dawał mi bogactwo, to było fajne.
z drugiej strony mam też sporo wydatków i jeżeli to się okaże blefem, no to będzie kiepsko. Wiecie co? Chyba zrezygnuję. Za duże ryzyko. Za duże ryzyko. Dobra, kolejny. A zaraz, archiwa. Dobra, musimy to przelecieć. Moja rodzina będzie na zawsze wdzięczna za waszą pomoc, gdy głód dotknął naszą wioskę. To mógł być nasz koniec. Sprowadzę jak najwięcej ludzi. Dziękuję ci. No oczywiście 6 sprowadzi. 7 tygodni. Tak, 6 osób. Czekajcie. Tu bym chciał przeczytać. Wróżbitka. Wróżbitka dowiedziła salę tronową. Przepowiednie. Król odmówił wysłuchania przepowiedni. I kobieta wyszła. Wróżbitka ponownie odwiedziła salę tronową. Tym razem przyniosła królowi szeroki wybór duchowych klejnotów i kamieni. Eryk postanowił odpuścić okazję i nie... Aha, okej. No to jestem ciekaw, czy to coś było, czy nie. Tu mamy kupca, widzę. Izu. Dobra, witam, witam wasza wysokość. Wzywałeś mnie. Dobra, tu, czyli tu mamy kolejnego do naszej armii. Mam nadzieję, że się zgodzą. To czy dołączysz do mojej armii nadchodzącej bitwie? Idzie wojna. Potrzebujemy pomocy. Pomogłeś mi i mojej żonie wrócić do siebie. Nigdy nie byliśmy szczęśliwsi, wasza wysokość. Sprawia, że chcę dać siebie wszystko. Możesz na to liczyć. Zbiorę także innych wiśniaków. Dziękuję ci. Dobra, i mamy 6 kolejnych, już mamy 240. To mam kupca. Jestem wędrownym kupcem, wasza wysokość. Balsamy, maści, mikstury, wszystko, z czego wasza królewska dusza zapragnie. Wszystko po 5 sztuk złota. Widzicie, to jest właśnie chyba... On ma... przedmioty, które będą potrzebne nam do rytuału. Dobra, ja muszę sobie tutaj zerknąć. Co my tu potrzebujemy? Więc tak, olejek z bukwicy. To jest syrop z bukwicy, ale jest i olejek. I ten olejek potrzebujemy razy 2. Więc bierzemy. To będzie 5 sztuk złota, jesteście pewni? Tak, jesteśmy. Doskonale, coś jeszcze. Olejek z bukwicy. To razy 2. Okej. Dobra, tu już widzę. Olejek z bukwicy jest. I teraz jeszcze olejek tam był jakiś. Zobaczmy inne. Co jeszcze masz? Nasiona kopru to nie. Maść szałfiowa to nie. Herbata rumiankowa nie. Coś innego jeszcze masz? Olejek z bylicy. Liście bazylii. Nasiona lnu. To chyba z tej olejek z bylicy to był. Jak ja się nie mylę. Dobra, to chyba było. No tutaj inne nazwy, kurde, no. To będzie 5 sztuk złota, jesteście pewni? Tak. Olejek z bylicy. Chyba dobrze kupiłem. Liście, bazylii, nasiona, nie, i to wszystko. Doskonale, cieszę się, że mogę pomóc. Okej. Okay. Dobra, jeszcze 2 wiśniaków. Wasza wysokość, coś jest nie tak z chłopakiem hodowcy koni. Cały czas trzęsie się i podskakuje. Myśleliśmy, że to dlatego, że był mały i pełen energii. Ale teraz, gdy dorósł, jest coraz gorzej. Na dodatek nie umie mówić. Mamrocze tylko coś pod nosem. Próbowaliśmy go powstrzymać i uczyć, ale reaguje ogromnymi napadami złości, bijąc wszystko na swojej drodze. Próbowaliśmy dać mu zioła lecznicze, modlimy się za niego codziennie, ale nic nie pomaga. Ma w sobie złą krew, wasza wysokość. Musi zostać oczyszczony z choroby.
aby mógł żyć normalnie. Wyślij wiedźmę na jeden tydzień i złoto. Dobra, weźmy to wiedźmę. Jeden tydzień to nie jest dużo, akurat ją mamy. Sobie zostawiłem ją. Traf się udało. Że łowcy nie chcieli albo... generała. Mam nadzieję, że to pomoże. Dziękuję, wasza wysokość. Wasza pomoc nie pójdzie na marne. Ten chłopiec pewnego dnia zostanie świetnym hodowcą koni. Super. No i cztery do tego... A, Dolwiza nawet wcześniej mi to dodało. A, 82 zadowolenia. Super. Dobra, kolejny wieśniak. Wasza wysokość, nasza wioska została podtopiona. Nasze zapasy drewna, zapasy żywności. Wszystko poszło w nurtem. Nie mamy innego wyboru, jak prosić o wsparcie. Czego potrzebujesz? Obawiam się, że mamy tutaj do czynienia z wodnym potworem. Z wodnym duchem, jeśli wolicie. O, mam nadzieję, że nie on będzie potrzebny. Mamy nadzieję, że potwór nie narobi więcej szkód, więc na razie potrzebowalibyśmy tylko trochę zasobów. Do czasu, a staniemy na nogi. Okej, 23 zasoby. To chyba jestem w stanie im dać, bo nawet tyle coś koło tego zarabiam. Dostaję w każdym razie co tydzień, więc okej. Weź zasoby, mam nadzieję, że to wystarczy. Dziękuję, wasza wysokość. To powinno wystarczyć. Miejmy nadzieję, że potwór więcej nie będzie chciał. No dobra. To mamy. Mamy 77. Róbmy opłot. Widzę, mamy tylko sypialnię królewską. Dobra. Kochanie! Dobra, w sprawie rytuału. Przypomnij mi jeszcze raz, czego ode mnie chciałaś. Nie mam zbyt dobrej pamięci. Co my tu mamy? Potrzebujemy. Grzyby mamy. Zioło łaski? W sensie to jest to chyba, tak? Dwa olejki z bukwicy mamy. I jeden olejek z bielicy. Dobra, to wszystko dobrze jest. Teraz jeszcze zostały nam dwa jaja bazyliszka. Księga jest. To chyba wszystko. No dobra. Inne przedmioty. Olejki. Dwa olejki z bukwity, jeden olejek z bielicy. Zgadza się? Tak, kochanie, zgadza się. Dobra. Czyli tak, jaja, bazyliszka. Okej, super. Mam nadzieję, że to zadziała. Zadziała, po prostu znać przedmioty, o które prosiła Delilah. Okej. Mamy to załatwione. No i co, możemy w każdym bądź razie... A, mamy gołębia. Dobra, archiwum. Nie archiwum, sojusznicy. Varit. Posłany. Tych wydałem, znaczy zaraz, wiedźmę wysłałem do zadania, a tych na razie nie opłacałem, więc przechodzimy dalej. Dobra, mamy 65. 65. Dobra, jeszcze chyba jeden tydzień zrobimy w ten sposób, że wszystkich teraz odstarczę. Mamy 96. I w ten sposób zaoszczędzone pieniądze i przeznaczę na fosę. Wtedy będę miał 26. Dobra, może być. I ten najdroższy element po prostu zakupię. Dobrze. I tu jeszcze chyba bym dodał. Uzupełniłbym kolejną skrzyneczkę. To będę miał 33. Powinno wystarczyć. Później jeszcze kolejne tygodnie. Zapełnimy chyba do pełna, do 10 w sumie. Zapisz. Kontynuuj. Zostanie mi to ile? 50 i 40. Będę miał to załatwione. No cóż, nie ma inaczej. Tak trzeba tak robić. Tydzień 44. Dobra, mamy trójkę. Mam nadzieję, że agentów nie będę potrzebował w
tym momencie. Synowi hodowcy koni. Starałem się jak mogłam, niestety nie przeżył. O, przykro mi to słyszeć. Przynajmniej próbowaliśmy. No cóż. Dobra. Eryk, wysłałeś po mnie. Możesz poślubić Asalię. Aha. Okej, no to wezwaliśmy, nie powiedzieliśmy, że nie możesz. Spierdzielaj. O, dobra. Bye bye. Już wiesz, że nie możesz. Dobra, kupiec. No to to? Insant? Sprzedaję pączki. Co? Sprzedaję paczki zasobów, wasza wysokość. Pozwól, że pomogę ci w walce. Oferuję najlepsze ceny w całym Davern. Tylko 28 sztuk złota za 22 paczki zapasów. Jak uważacie? Nie no, zapasy mi niepotrzebne. Ja bym bardziej wolał wymienić, aniżeli kupować. Dobra, to wszystko. Tarara. Dobra, wieśniak. Wasza wysokość, wszyscy są chorzy. Ludzie w mojej wiosce nie mogą przestać kaszleć. Kaszlą tak bardzo, że tracą oddech i mdleją. Mają też gorączkę i wymioty. I to nie jedna lub dwie osoby, to tylko cała wioska. Tylko ja i kilku innych osób nadal czujemy się dobrze. Wysłali mnie więc do króla, aby błagać o pomoc. Myślimy, że ta choroba jest zakaźliwa. Wszyscy zamknęli się w swoich domach i nie wychodzą. Musimy coś zrobić, wasza wysokość, zanim to się rozprzestrzeni. Nawet jakbym chciał, to bym tak cię nie wysłał, bo dałem im tydzień urlopu, więc sorry, nie pomogę. Zasoby naszego królestwa są bardzo ograniczone. W tej chwili nie mogę zaoferować ci mojej pomocy. Wasza wysokość, jeśli nic nie zrobimy, ci ludzie umrą. Przykro mi. Myślę, że ci z nas, którzy są zdrowi, powinni się stamtąd jak najszybciej wynieść. Dobra, cztery mniej. Trudno. Wasza wysokość, przepraszam, że wam przeszkadzam. Pochodzę z Wietrem. Jak wiecie, organizujemy coroczne spalanie marzany. A, to ten. Słyszeliśmy, że pomogłeś Bruntlowi w konstrukcji ich kukły. Proszę, wasza wysokość, czy mógłbyś nam również dać trochę zasobów? Tak będzie sprawiedliwie dla wszystkich. Zawsze przegrywamy, ponieważ wasza wioska jest najbiedniejsza, nasza. Ale nasze dzieci byłyby przeszczęśliwe, gdybyśmy raz zwyciężyli. A z waszą pomocą mamy szansę. Ile to? 20? A, dobra, dajesz. Przypuszczam, że będzie sprawiedliwe, jeśli wszystkim pomogę. Wiedziałem, że możemy na was liczyć, wasza wysokość. Nie rozczarujemy was. Nasza marzanna będzie najlepsza. Jestem pewien, że tak będzie. Aha. Aha, gołąb przybył. Ciekawe. Eryku, królu Davern, twoja córka Lursulia została oskarżona o zdradę stanu, bluźnierstwo i czary. Lursulia spiskowała przeciwko własnemu mężowi, królowi Atady. Lursulia popełniła akt bluźnierstwa, publicznie krytykując dzieło Boga, wolę kościoła i celowo unikając udziału w oficjalnych uroczystościach. Lursulia z Davern została uznana za winną czarnoksięstwa, przeprowadzenia rytuałów okultystycznych i ważenia eliksirów. Została również uznana za winną kolaborowania z wrogiem, pomagając mu wygrać bitwę, niszcząc łańcuch górski. Za pomocą magii. Kuźwaki to jest. Nie bez żalu czuję się zobowiązany do poinformowania cię, że po wielu długich debatach i próbach wypędzenia diabła z Lursuli konieczne było ostateczne oczyszczenie jej ciała płomieniami i modlitwami do Boga o przebaczenie je dla jej duszy. Co on kuźwa zrobił? Czy on ją spalił? Pojebany? Iwo. Zdrajca, kuźwa. To jest naprawdę źle. Niemożliwe. Oho. No tak. Padliśmy.
Dlaczego? Eryk, obudziłeś się? O bogowie, myślałem, że ciebie też zdradziłam. Jestem tutaj. Ja wiem, co robić. Co powiedzieć? Tam chyba położenie. Nasza Lursulia odeszła. O, w mordę, Jerze, naprawdę. To nie był tylko sen? Jak mogliśmy na to pozwolić? Iwo zapłaci za wszystko, co zrobił. Za zagrożenie nam, za atakowanie nas. Eryku, proszę. Nie. On musi za to zapłacić. Myślałem, że Radowianie byli bandą barbarzyńców, ale okazuje się, że byli bardziej cywilizowani niż królewskie korony. Musimy skupić się na nadchodzącej armii. Weźmiemy odwet. Ale nie możemy go ściągać. Musimy poczekać, aż sam do nas przyjdzie. Czy możesz przestać? Eryk, nasza córka nie żyje. Czy mógłbyś pomyśleć o niej przez chwilę? Wybacz mi, kochanie, jestem po prostu pełen gniewu. Jak się czujesz? Cała się trzęsę. Nie wiem, jak mamy sobie z tym kiedykolwiek poradzić. Musisz powiedzieć dziewczynkom. Nie jestem w stanie tego zrobić, Eryku. Więc jeszcze nie wiedzą? One prawdopodobnie wiedzą. Ominęły cię. Pewne wydarzenia po tym, jak zemdlałeś. Powiedzą ci. Porozmawiam z nimi, nie martw się. Eryk. Twój doradca zabrał list. Powiedział, że tak będzie najlepiej. Nie przeczytałam go w całości. Musisz mi powiedzieć. Jak ona umarła? Co o niej zrobił? Musisz być ze mną szczery. Eryk, nie kłamuj mnie. Muszę wiedzieć, co stało się z naszą córką. No cóż, no to będziemy szczerzy jak najbardziej. Lursulia została... Iwo uznał ją za wiedźmę. Po prostu mi powiedz. Stwierdził, że miała magiczną naturę. Eryk! Powiedz to w końcu. Została spalona żywcem. Dlatego Triara... Co? Ja... O kuźwa, żeby jej się coś nie stało. O lolo. Nie wiem, o co chodziło z Triaro. Andri! Powiedzcie wszystkim, że to koniec audiencji. Powiedzcie im, że mogą wszyscy iść do diabła. O, dziewczynki! Mam nadzieję, że lepiej się trzymają niż Aurealea. No to się kurde wydarzyło. W odpowiednim momencie dałem tamtym kurde odpoczynek. Dobra, ogrody i zbarady. Ogrody to będzie ta starsza córka, to będzie nasz kartofelek. Dobra, od starszej zaczniemy. Coś tu mogę kliknąć jeszcze poza to? Nie, chyba nie. Tak, ojcze? Musimy porozmawiać raz. Ojcze? A, wszystko wie. Wiem. Domyślałam się. Wszyscy rzucili się na pomoc, gdy spadłeś z tronu. A potem... Usłyszałam krzyk matki. Wszyscy ją słyszeli. Nigdy wcześniej takiej nie słyszałam. Powiedzieli mi, że przyszedł list. Wiedziałam, że coś musiało się stać Luli. Ona odeszła, prawda? Zdycha. Tak, odeszła. Wiesz, mogłem temu zapobiec. To nie twoja wina, nie miałeś wyboru. Wszyscy to wiedzą. Iwo ponosi odpowiedzialność za to wszystko, musi za to zapłacić. Ach. Zniosłabym go na strzępy, gdybym tylko go dorwała. Przecież on nawet nie jest wyższy ode mnie. Dałabym mu radę z łatwością. No. Jestem taka wściekła i smutna. Mam wrażenie, że cały świat wiruje.
Ojcze, proszę, obiecaj mi, że ją pomścimy. Iwo pożałuje, obiecuję ci to, Asalio. Dziękuję, ojcze. No dobra. Pójdę zobaczyć, jak matka się trzyma. Jest zdruzgotana, jak i wszyscy inni. No. Nie dziwię się. Ach, As. Nie mam pojęcia, jak to zrobimy, ale coś zrobimy. Na pewno. Dobra, teraz kartofelek. No tu może być ciężko. Niedźwiadek. Wasza wysokość? Zedani, ojcze. Co się stało z naszą Luli? Wszyscy krzyczeli, ty leżałeś na ziemi, a potem Asalia kazała mi tu wrócić i czekać na ciebie. Dała mi tiarę Lord Suli. Powiedziała, że przyszła wraz z listem. Oho, to tego nie wiedziałem. Luli nigdy się z nią nie rozstawała. To była jej ulubiona. Nie pozwalała mi jej nawet dotknąć. Powiedz mi, że Luli ma się dobrze. Ojcze, proszę. Twoja siostra odeszła, Cedani, ale ja jej nigdy nie powiedziałam o wszystkim, co się wydarzyło. Wszyscy moi agenci. Miałam jej powiedzieć o wszystkich, sekretach Asali. Ja mam to zrobić. Jak mam to zrobić, jeśli jej nie ma? To niesprawiedliwe. Masz rację, to niesprawiedliwe, ale teraz nic nie możemy na to poradzić. Musisz być silna, Cedani. Wszyscy musimy. Ja postaram się, ojcze. Och, biedna, biedna Luli. Wiesz co, zatrzymaj ją. Rosuria by sobie tego życzyła. Tak zrobię. O. Muszę zobaczyć co, się z matką. Powiedz jej, że wszystko będzie w porządku. Cedani, jesteś bardzo dzielna. Poradzimy sobie z tym wszystkim. Dziękuję, ojcze. No. Ona jest taka waleczna. To fakt. Dobra, ty, misiu? Dobra. Dobra, mamy 26 złota. Teraz pytanie. Jedna rzecz mi tutaj niepokoi, ale dobra, zaraz. Zobaczymy. Wróćmy. Agentów nie wyślemy. Więc cóż, mi pozostało. O! Aurelia, tu jesteś? Ja nie wiem, co powiedzieć. Czy ktoś wie, co można powiedzieć w takiej sytuacji? Czy możemy po prostu pobyć w ciszy? Tylko przez jeden krótki moment? O, to chyba... W porządku, kochanie. Byłeś wystarczająco silny za nas wszystkich. No dobra, no 14 złota trochę mało. No nie zaciekawię się, z to kasu tu dzieje. Właśnie tutaj te 10 dochodzi do spłaty. A jeszcze mi pozostaje kuźwa tutaj. No dobra. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny materiał.